Cześć, tu Wikol z zespołu Kerion. Dzisiaj dla tych wszystkich, którzy znają nasz singiel z radia Krótkowzroczne Zera, pokażę dzisiaj i zaprezentuję, jak go zagrać. Dzisiejsze brzmienie uzyskałem wpinając gitarę Schecter Omen 8 w combo Vox VT40 Plus, który został ściągnięty Shure'em SM57 do karty UX2 firmy Linesix. Gitara Schecter Omen 8 jest ona nastrojona, można powiedzieć, w standardzie E, ale jak stroimy te dwie struny? Ja może przytoczę po kolei każdą ze strun. Jedynka E, dwójka B, trójka G, czwórka D, piątka A, szóstka E, siódemka B i tu mamy ósemkę zdropowaną do dźwięku E. Utwór Krótkowzroczny Zera jest dosyć prostym utworem, ale dla tych, którzy będą potrzebować, zagram to nieco wolniej. Pierwszy główny riff gramy na pustej strunie ósmej i dogrywamy oktawę. Drugi riff jest nieco trudniejszy, bo trzeba wykorzystać technikę tłumienia, aczkolwiek nie do końca tłumionego, tak? Czyli trzeba stłumić gitarę, uderzyć ją kostką, ale oderwać rękę od mostka, żeby ona jeszcze wybrzmiała takim tłustym dźwiękiem. I ostatni riff refrenowy wygląda następująco.
Mam nadzieję, że już umiecie zagrać krótkowzroczne zero.